spotkanie dwa tygodnie temu zacząłem mówić, jak ja rozumiem chodzenie w duchu i jak ważne w moim życiu było, kiedy uświadomiłem sobie, jak bardzo ja chcę się uświęcać. I powiedziałem, że przy kolejnej okazji opowiem wam, jak się uświęcam. Dzisiaj chciałem powiedzieć o trzech takich tematach. O pieniądzach, o wierze i o łasce. W jaki sposób ja uświęcam się i jak to się zmieniało u mnie od momentu mojego nawrócenia do dzisiaj. Jeśli chodzi o pieniądze. Pieniądze w moim starym życiu zawsze odgrywały bardzo dużą rolę. Zawsze chciałem je mieć. Wiecie, kiedy przyszedłem do Jezusa, kiedy się nawróciłem, kiedy początkowo myślałem, że wszystko będzie teraz takie piękne i idealne, i tak szedłem i tak wzrastałem. Pamiętam, kiedy jeszcze nawet nie czytając tego w Biblii, powstała we mnie świadomość, że muszę się ochrzcić, że chcę przyjąć chrzest. Poszedłem wtedy na spotkanie z pastorem ówczesnego kościoła i powiedział mi, jeśli chcesz się ochrzcić, no to u nas to też się wiąże z tym, żebyś został członkiem kościoła, a to się wiąże z dawaniem dziesięciny. Ja częściowo o tym mówiłem, więc ja nie będę się dzisiaj na tym mocno jakby zagłębiał, ale chcę wam pokazać pewien proces, który zachodził w mojej głowie od początku. Kiedy ja usłyszałem słowa, że ja mam dawać pieniądze, to ja poczułem, że to jest atak na mnie. Że jakaś sekta próbuje mnie zniewolić. W czasie tego spotkania, tak pastor rozmawiał ze mną, mówi, wiesz, przecież to nie chodzi o to, żeby dawać 10%. Powinniśmy dawać 40 czy 70%. Ja wyszedłem i ja przez dwa tygodnie chodziłem z truty. Czułem się bardzo źle. Wiecie, ja już wspominałem o tym, tak, więc teraz powiem króciutko, tak, ja akurat do dawania do dziesięciny przekonał mi wtedy Duch Święty, kiedy czytałem artykuł pewnego księdza profesora, który napisał, dlaczego nie powinno się płacić dziesięciny. Wtedy właśnie Duch Święty przekonał mnie, żeby ją dawać. Ale co było dalej? Duch Święty mnie już przekonał. Już wiem, że powinienem. I co robię? I daję trzecinę. Daję trzecinę i przychodzę do Boga i mówię tak. Boże, moja żona jest nienawrócona. Ja nie mogę dać 10%. No co ona by powiedziała? Moja żona nie miała o tym zielonego pojęcia. To było kilka miesięcy. Kilka miesięcy po mnie nawróciła się moja żona. To była moja chciwość, moje wewnętrzne problemy, tak? I tego rodzaju rozmowy z Bogiem. W kolejnym miesiącu z trzyciny przeskoczyłem na pięcinę i mówiłem do Boga tak. Boże, przecież ja nie wiem, jak oni będą zarządzali tymi pieniędzmi. Przecież ja bym zarządził nimi lepiej. Ja nie mogę tak bez sprawdzenia, bez kontroli zobaczyć i dać więcej. Wiecie, to były realne problemy, z którymi ja się w tamtym czasie zmagałem, tak? Ale to była chciwość. Chciwość mojej duszy. Tak naprawdę ja nie chciałem dawać. Moje wszystkie pierwsze dawania były w bólach i w lękach. I w systemie prawa. Wiecie, i doszedłem do takiego miejsca, że jakby zacząłem rozumieć, że dawanie wiąże się stricte z tym, dajesz, bo kochasz. Dajesz i chcesz. I w styczniu tego roku, kiedy zaczynałem zawodowo nowy okres w swoim życiu i w styczniu mieliśmy akurat miesiąc bez żadnych przychodów, rozmawialiśmy z moją żoną i stwierdziliśmy, że nigdy nie damy mniej niż dawaliśmy. I dzisiaj jest tak, że ustanowiłem pewną kwotę minimalną. Czyli jest tak jakby dziesięcina od zarobków, od najmniejszych zarobków, które jestem w stanie zaakceptować, od takich, jakich chcę. I bez względu na to, czy taką kwotę zarobię, czy nie, to taką dziesięcinę płacę. Wyższą, oczywiście, jeśli te zarobki przekroczą. Natomiast ustanowiłem pewien pułap, bo zdaję sobie sprawę, jak ważne są rzeczy, jak ważne są pieniądze również w królestwie, jak one wykonują swoją pracę. I to jest priorytet. Kiedy zaczyna się miesiąc mojego funkcjonowania, to jedną z pierwszych rzeczy, które znaliście, to jest uruchomienie środków do królestwa. Ja od tego zaczynam. Ale chciałem wam pokazać pewien proces. Z chciwca, który się bał, choćby czerwony, dzisiaj nie miał 200 na 130, kiedy słyszał na temat pieniędzy. Dlatego, że ja wiem, że ja nie jestem w ogóle w procesie, że ja się w tym temacie będę jeszcze rozwijał, bo jest
jedna bardzo ważna zasada, ona dotyczy mnie i dotyczy każdego z was, tak? Dajesz tyle, na ile ufasz Bogu i kropka końcowa, tak? Nie ma nic w tym temacie więcej. To jest pierwszy temat. Drugi temat dotyczy wiary. Ja przez wiele lat, też króciutko o tym powiem, przez wiele lat przed nawróceniem budowałem jako współwłaściciel pewną dużą kancelarię prawniczą w Warszawie. Kiedy zacząłem się nawracać, przed taki moment, kiedy powstało we mnie przekonanie, że powinienem opuścić to miejsce. Wiecie, to nie wygląda tak, że Bóg każdego dnia przychodzi do ciebie, siada obok ciebie na fotelu i mówi ci: Michale, wyjdź stąd! Nie, on powiedział raz. A później ja zmagałem się cały czas z lękami, które we mnie były. Bo zupełnie inaczej, kiedy byłem zbiorowy na maszynie, tak? Mówiłem: ufam ci Boże, ty jesteś moim bezpieczeństwem, tobie ufam. Ale kiedy byłem w domu i tak naprawdę nie wiedziałem, co będzie dalej, okazywało się, że cały system bezpieczeństwa, w którym ja się poruszam, był zbudowany jednak na tym, co wypracowałem. Na tym, co mam. Że kiedy mam spojrzeć w przyszłość, nie widząc, co mnie czeka, to realnie się boję. Wiecie, ja długo spacerowałem, chodziłem, w ogóle łamałem to w sobie. O tej sytuacji, jeśli słuchaliście mojego świadectwa, to już ją znacie, więc nie będę mówił dużo. Zaufałem Bogu, wyszedłem tak, jak On później dawał mi kolejne słowa, w jaki sposób ma to się odbyć, i to było zwycięskie wyjście. Ale doszedłem do pewnego innego miejsca. Wpadłem w pewną pułapkę swojego myślenia. Pojawiło się we mnie coś takiego, że myślałem, że jedną odważną decyzją życia, decyzją wiary, będę żył całe życie. Że z tej jednej decyzji teraz będę przez lata odcinał kupony. Że tak sobie będę żył, wiecie. I coś wam powiem, bo jeśli trwasz w błędzie, na przykład tak jak ja, i chcesz zakopać swoje talenty, to przychodzą do ciebie fałszywe objawienia. Jedne z takich objawień, bo jak rozstawałem się z moimi wspólnikami, to mówiliśmy, że przez rok czasu nie będę podejmował działalności konkurencyjnej. W związku z tym, że byłem w błędzie co do swojego talentu i użyteczności w tym momencie, jak całkowicie chciałem wycofać się z branży, i mniej więcej w połowie roku poszedłem do jednego mojego wspólnika i zaproponowałem mu, żeby przedłużyć ten zakaz o 2 lata. Ja dzisiaj dziękuję Bogu, że on się nie zgodził. Wiecie, ja bym został w pewnym miejscu stagnacji, to co mówił przed spotkaniem się Artur. Ja bym się nie rozwijał. W krótkiej perspektywie ja bym coś uzyskał, coś bym z tego miał. Natomiast dzisiaj naprawdę jestem wdzięczny Bogu, że to się tak potoczyło. Wiecie, bo generalnie jak patrzę na siebie i tak wiele się mówi na temat wiary, ja widzę taką jedną rzecz od momentu mojego nawrócenia. Kiedy ja wierzę, kiedy ja naprawdę wierzę, to ja w ogóle jestem bardzo spokojny. Kiedy ja się denerwuję, kiedy w jakiś sposób chodzę, mówię, że wierzę, ale jakoś tam sobie, to ja nie wierzę. Zawsze, kiedy realnie stoję w wierze, jestem spokojny. Dlaczego? Bo ja wiem. Wiem, czyli jestem pewien, że mam. A jak mam, to się nie denerwuję. Bo wiem, że mam. Że dany obszar należy do mnie. Jest też, wiecie, tak mówię o tym, bo jest dużo osób, jest takie paplanie trochę. Na zasadzie, tak, wszystko żyje w wierze. Cały Kościół mówi, że żyje tylko z wiary i stoi w wierze. Jest ogromna różnica w takim paplaniu. A w tym, żeby realnie żyć w wiarę. Wiecie, my w swoim życiu z żoną zmieniliśmy tak naprawdę wszystko. Kiedy dzisiaj zaczyna się wrzesień, to my wierzymy o wrzesień. My dzisiaj wierzymy o dzisiaj, o jutro, tak? Żyjemy z wiary. Z wiary w wiarę. Jak śpiewamy. Już nie trwam w takim błędzie, wiecie. Już nie da się wbić w taką pułapkę, że jedna decyzja i będziesz leciał. Nie. Dzisiaj żyję z wiary. Czerpię z tego radość. W ogóle mega radość z tego czerpię. I mogę się w tym rozwijać. Wiecie, jakby moja stara natura w ogóle zobaczyła, w jaki sposób ja teraz żyję, to miałaby dużą depresję i załamanie nerwowe. Tak? Ale całe szczęście, że mnie to już w ogóle
w ogóle nie dotyczy, tak? Ale jakby realnie w ten sposób żyjemy. Wiecie, jeśli jestem pewien, na przykład, jestem pewien, że mam kontrakt we wrześniu, tak? Prowadzę firmę konsultingową. No ale jest połowa września i nie mam kontraktu. I wszyscy do mnie przychodzą, mówią, nie ma, zmieniło się, połączki się nie ma. Ale ja się nie denerwuję. Dlaczego? Bo ja wiem, że mam. Przychodzi do mnie jedna osoba, druga osoba, trzecia osoba z trzech, które mogą mi coś w tym temacie powiedzieć. Dobrze, chyba się nie da ten kontrakt. I co robię? Wysyłam do mojej żony SMS-a. Wywalają mnie drzwiami. Wejdę oknem. Wchodzę i załatwiam to, co miałem załatwić, bo byłem pewien, że to mam, że to jest moje. I się nie denerwuję. To jeśli chodzi o wiarę. Trzeci obszar, łaska. Parę lat temu było takie pytanie często, gdzieś tam w mediach się przewijało, panie premierze, jak żyć, tak? Nie wiem jak wy, ale ja jak się nawróciłem, to było takie lekkie pomieszanie z pokrętaniem pewnych rzeczy. I tak stawałem, mówiłem, Boże, jak żyć? Z jednej strony za darmo, z jednej strony łaska, z krzyża, a z drugiej czytam, kto nie pracuje, to niech też nie je. No to jak to jest? Wytłumacz mi w praktyce, bo ja słyszę te słowa, ale ja chcę to rozumieć. To mam leżeć, czy mam działać? Nie wiem jak wy, czy borykaliście się z takimi myślami, ale ja bardzo długo dochodziłem sobie, w jaki sposób to uporządkować. Co to znaczy, że ja mam coś z krzyża, ale co to znaczy też, że jak nie pracujesz, to nie jesz, tak? Wiecie, najpierw zacząłem się w ogóle dowiadywać, co ja mam z krzyża. Zacząłem w tym wstawać, zacząłem to oglądać, tak? I później zacząłem dochodzić do kolejnych rzeczy i tak mi się przyglądać, tak? Do kolejnych słów. Gdziekolwiek pójdziesz, tam ja będę z tobą. Aha! Ale to ja muszę iść. To ja muszę iść. Ty będziesz ze mną, ale to ja muszę iść. Okej. Okay. Dalej. Możesz siać nad każdą wodą. Aha, ale to ja mam siać. Ja mam siać. Okej. Okay. Później przeczytałem, błogosławię dzieło rąk twoich. Czyli błogosławisz to, co ja zrobię. To błogosławisz. I kolejna rzecz, tak? Ja jestem ten, który otwiera drzwi, a nikt ich nie zamknie. Okej. Okay. Ale ty nie jesteś ten, który wpycha mnie przez drzwi. Ty mi je otwierasz, ale to ja mam przez nie wejść. Wiecie, i ja zacząłem sobie w tym wzrastać. Zacząłem sobie rosnąć jakby w praktycznym rozumieniu łaski, tak? I od mojego nawrócenia było kilka takich płaszczyzn, z których ja tutaj się gubiłem. Pierwsza to była właśnie związana z wyjściem z tej kancelarii, o której wam wspominałem, którą wcześniej współbudowałem, tak? Że w tym akurat obszarze ja miałem problem łaska a prawo, wiecie, ja sobie rysowałem, w ogóle uważam, że prawnicy i psycholodzy mają najtrudniej, żeby zmienić swoje myślenie. Ale ja rysowałem sobie warianty. To były warianty, które moja prawnicza dusza, wydawało się, że one są spójne, tak? Natomiast kiedy ja się zgodziłem z Bogiem, w ogóle Boże rozwiązanie przeszło zupełnie obok tych wariantów, one w ogóle nie miały znaczenia. To było mega rozszerzające dla mnie, tak? Ale wiecie, ja przez ostatni czas, też jak upadałem siebie i obserwowałem, jak to jest między łaską a uczynkowością. Powiedzmy, że ja realizuję jakiś kontrakt. Jestem w jakimś miejscu. Robię coś. I teraz, co jest źródłem mojego sukcesu? Wiecie, ja wielokrotnie pobudowałem z czegoś takiego, że pojawiał się we mnie taki związek przyczynowo-skutkowy, że źródłem mojego sukcesu, to są subtelne rzeczy, jest to, co robię w tym momencie, że to działanie generalnie ono powoduje. Jakby nie wpuszczałem w ten obszar Boga. Teoretycznie go wpuszczałem, praktycznie go nie wpuszczałem, bo wchodziłem w pewien system, że ten uczynek jakby generuje kolejny i on prowadzi finalnie do sukcesu. Musiałem się z tego nawrócić. Musiałem jakby spojrzeć na te tematy jakby zupełnie inaczej. I przychodząc do takiego bardzo praktycznego przykładu nawet z ostatnich dni czy tygodni. Robię sobie, coś tam sobie robię przez cały dzień, bo sporo też pracuję w domu, pracuję przy jednym zleceniu. Dzień się kończy, ja już jestem zmęczony, 18 godzina. Moja żona mówi, wiesz co, jadę na wywiadówkę, dawno się z Nelly bawiłeś, z naszą córką. Tak z pół godziny byś się z nią pobawił. No słusznie, dawno się nie bawiłem, w ogóle pobawiłbym się. Ale o godzinie 18
jestem zmęczony w ogóle, że coś tam sobie dłubię, rzeźbię w tym komputerze. Przyjdzie mi taka myśl. Takie światełko. Zrób dwa slajdy. Moje ciało mówi w ogóle, olej temat. I się połóż. Poleż dalej, opracowałeś dzisiaj. Dusza też nie chce, tak? Ale ja wyczuwam, że jest to światło od Boga, że jest to prowadzenie, tak? Siadam przez 3 godziny, długie 2 slajdy, kolejnego dnia przychodzi uzupełnienie i finalnie okazuje się, że to właśnie to światło, z którym ja się zgodziłem, otworzyło te drzwi, że ten kontrakt został zawarty. Łaska w praktyce. Światło, moja decyzja, ja się skoncentrowałem na tym, żeby to wstrzelić, a dalej łaska była wykonała pracę. Słuchajcie, to są nasze podróże z Bogiem. Uczmy się tego. To są podróże z Bogiem. Zobaczcie, jak to działa. Uczcie się też umieć dzielić tymi rzeczami z ludźmi. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne.